Polak odwiedza Austrię, a Austriak odwiedza Polskę. Dzisiaj opowiem o jesiennym Wiedniu, a mój kolega Markus opowie o swoich wakacjach w Gdańsku. Dzień dobry, proszę Państwa, serdecznie witam. Witam w Wiedniu. 5 rzeczy, które warto zrobić w Wiedniu jesienią. Tych rzeczy jest dużo więcej, ale postanowiliśmy wybrać 5, żeby nie przesadzić, żeby zmieścić to w takim krótkim wypadzie tutaj do Wiednia, miasta położonego niedaleko od Polski, bo jedynie 6 godzin jazdy samochodem. Po pierwsze, jeżeli jest taka pogoda jak dzisiaj, a przeważnie jest, chociaż w czasie historii pomiarów jest to najcieplejszy wrzesień ze wszystkich do tej pory, no to październik, domyślam się, będzie podobny. A więc warto się tu wybrać jeszcze i w październiku. W listopadzie to już będzie zupełnie inna wycieczka, bo to będą wioski świąteczne, ale zostańmy przy jesieni. Przede wszystkim szturm. Szturm to takie młode wino. Zaraz zobaczycie. W tym słońcu, w Schönbrunn, w centrum, wszędzie jest zielono. 13 Bezirk, czyli 13 dzielnica. Posiedzieć, poczytać, popatrzeć, pomyśleć, pofilozofować. Po to wszystko warto przyjechać do Wiednia. Jesteśmy z Markusem w Votive Park. Votive Park pewnie znacie. Markus był na wakacjach w Gdańsku i stąd kilka pytań o Polskę. Od Markus, was was wa Deutsche Englisch. Was ist dir leichter? Deutsch. Kann Deutsch sein. Ja. Was war geil? Co było fajne w Gdańsku, a co było straszne? Co było dobre? Jedzenie było wspaniałe. Za każdym razem jedliśmy super jedzenie. Był bardzo dobry kurs euro do złotówki, a więc jedzenie również nie było zbyt drogie. Ceny w Gdańsku w porównaniu do całej Polski wcale nie są niskie. Tak, wiem o tym. Poza tym wszystko bardzo ładnie wygląda. Jeżeli coś dostajesz na talerzu, to wygląda to naprawdę wspaniale. Znaleźliśmy cukiernię w Gdańsku. Klasa światowa. Jedliśmy przeważnie tylko polskie jedzenie. Było bardzo dobre. I jak na nasze możliwości, naprawdę niedrogie. Nie było bardzo tanie, ale nie było też drogie. Jeżeli pojedziesz do Chorwacji, też możesz dobrze zjeść. Ale tam jedzenie jest bardzo drogie. Nawet dla Austriaków. Na przykład kolacja jednoosobowa w Chorwacji to koszt około 50 euro. Ale jak już masz 3 osoby, to jest 150 euro, to jest dużo pieniędzy. W Polsce jedzenie bardzo dobre, 60 euro, ale to już wtedy super jedzenie. A więc ceny. Ceny są dobre. Pogoda była dobra, pomimo że to Gdańsk. To samo mówią o Salzburgu. Przeważnie leje. Mieliśmy tylko dobrą pogodę. Cały tydzień. I plaże są piękne. Piasek na plażach to dodatkowy plus. Ostatnio byłem w Gdańsku 25 lat temu. Szmat czasu. Gdańsk był zawsze piękny, ale stał się fantastyczny. Wszystko odrestaurowane. Muzeum Bursztynu. Co mi się nie podobało?
automaty do biletów w tramwajach. Trudno jest kupić bilet w Gdańsku na tramwaj. A nocleg? Apartment, wohnung. Z zewnątrz może nie do końca, ale wewnątrz super. Jechałeś samochodem. Jak minęła ci podróż? Przejechaliśmy trasę naraz. Z samego rana wyjechaliśmy z Wiednia, a późnym popołudniem byliśmy już w Gdańsku. A więc całkiem dobrze, nie jak w latach 90. Pamiętam, jak w latach 90. wjechałem do Nowego Portu. Jechaliśmy tak, a w Gdańsku tak. Wszystko się zmieniło. Naszym błędem było to, że nie zabraliśmy rowerów. Już w Czechach każdy, kto tylko jechał na północ, wiózł rowery. W Gdańsku przekonaliśmy się, że to dobry pomysł. Wszędzie są ścieżki i można sobie oszczędzić problemu z biletami. Ale poza tymi tramwajami wszystko było super. A więc młode wino Sturm, są dwa rodzaje, jest białe i jest czerwone, czyli biały i czerwony Sturm. Coś w okolicach 4,50 kosztuje, są również trochę tańsze w supermarketach, w plastikowych butelkach. O czym należy pamiętać? Sturm jest niezakręcony. On cały czas pracuje. Te bąbelki tutaj, które widzicie, to te bąbelki, jeżeli przechylicie, ja kiedyś sobie zalałem cały bagażnik w samochodzie, bo Sturm się położył. Sturm należy przewozić zawsze w pozycji pionowej. Jak on wygląda i jak smakuje, zaraz wam powiem. Wygląda praktycznie tak jak wino, tylko nie jest tak klarowny. Tutaj w kubeczku nie widać, ale on jest taki bardziej mętny. To samo z białym. Biały ma konsystencję takiego wody z sokiem z cytryną. Jest słodki. Polecam. To jest jeden ze smaków. Jeden z ważniejszych smaków jesieni, jeżeli chodzi o Wiedeń, jeżeli chodzi o wycieczkę do Wiednia jesienią. Pyszny. Koniec września i początek października to również Międzynarodowy Dzień Kawy. Jeżeli kawa w Wiedniu, to oczywiście Mainl, ewentualnie Illy, włoska kawa, którą parzy się tutaj doskonale i można ją dostać w każdej piekarni, która się nazywa Man.
Natomiast majdla najlepiej jest wypić na Amgraben w pierwszym becerku, w pierwszej dzielnicy. Tam jest ogromny sklep i kawiarnia, gdzie można napić się majdla. Oczywiście z czymś słodkim, typowo austriackim, a więc Mannerschnitte najlepiej. Z początkiem października na ulicach można kupić również maroni. Maroni, czyli kasztany. Kasztany gorące, one są lekko mdłe, ale można je sobie czymś przyprawić. A w sklepach roi się już od lebkuchen, które przygotowują się na zimę, i spekulacjuszy, czyli ciastek z cynamonami i migdałami. Takie ciastka do herbaty. To są zapachy i smaki jesiennego Wiednia. Jeżeli mówicie po niemiecku, to dobrym pomysłem będzie również spektakl w jednym z wielu teatrów, takich amatorskich lub półamatorskich teatrów, których w Wiedniu jest naprawdę dużo, a jesienią zaczynają już sezon. Na Burgasse. Cyn Zipcich za moimi plecami, bardzo dobra knajpka serwująca śniadania od 8 do 16. Bardzo ciekawym miejscem do spacerów właśnie w 7 dzielnicy pomiędzy Burgasse na przykład, czyli centrum miasta, a Marihilfestrasse jest Neubaugasse, na której właśnie jestem. Jest to uliczka pełna takich sklepików lokalnych z różnymi rzeczami wyrobionymi na miejscu. Jest tu również pełno knajpek, tak jak widać, pizzeria, czy chociażby pierogarnia za moimi plecami. Sporo miejsc, gdzie można usiąść, odpocząć i tak oni tutaj mówią, Austriacy mówią tutaj genießen, czyli przeżywać te popołudnia ciepłe, jesienne. Orient Cafe po mojej prawej stronie. Śniadanie również do 16. Pity, nie pity, wystawione na zewnątrz. Stoliki, a więc nic, tylko przyjeżdżać, przychodzić, siadać, jeść, korzystać i genießen, odpoczywać, przeżywać. Neubaugasse, którą idzie się około 10 minut, znajdujecie się na Marihilfestrasse, a więc takiego offowego, lekko orientalnego, dalekiego świata, takiego handmade, takiego second hand. Wchodzicie do takiego już zglobalizowanej ulicy, gdzie możecie kupić w zasadzie wszystko w markach globalnych: Zara, Peck & Cloppenburg, robić zakupy w MediaMarkcie. Ale nadal jest tutaj masa kawiarenek i miejsc, tak jak już mówiłem, maroni można tutaj dostać, są stoiska, gdzie warto się zatrzymać i coś przekąsić. Kolejna ciekawostka jesienna. Wiesenfest, czyli Oktoberfest. Pod koniec września do połowy października na Praterze odbywa się zbiorowe picie piwa.